Cześć, Leon. O, dzień dobry, panie Eliuszu. Witaj. A co ty tutaj robisz? Co to jest? To jest wieżowiec Maxa Berga. Tutaj takie zielone to też. Tak, niech pan tylko spojrzy. Max Berg to był geniusz, instalując zieleń nie na dole, lecz na dachach. Rzeczywiście, no to ludzie mieli tutaj relaks na górze, mogli sobie wypoczywać. Mogli mieć, lecz nie mieli, ponieważ te wieżowce niestety nigdy nie zostały wybudowane. Szkoda, ale za to tutaj... Jest dużo zieleni. Tak, mamy mnóstwo zieleni, no nic dziwnego. Max Berg był... geniuszem. Max Berg był prawdziwym wizjonerem. Swoją halę od razu umieścił w otoczeniu pięknej zieleni. To była sensacja. Wrocławianie przychodzili tutaj tłumnie, podziwiali, oceniali każdy etap budowy, robili zakłady. Kiedy pojawiła się pergola, kiedy pojawiło się to miejsce, żeby się relaksować w pięknym, zielonym otoczeniu, przychodziły tutaj prawdziwe tłumy. Myślę, że ten program społeczny, który miał Max Berg, który był z ducha demokratą, i hala stulecia, i to miejsce były przeznaczone dla jak największej liczby ludzi. Ludzi, którzy mieli uczestniczyć czynnie w przedsięwzięciach kulturalnych, w teatralnych spektaklach, a także po prostu relaksować się w pięknym otoczeniu. Zobacz, Leon. To są mury Wrocławia. Takie mury zaczęto wznosić w XIII wieku. Potem w XIV je rozbudowano i z kolejnymi latami coraz mocniej rozbudowywano. Wyobraź sobie, że jesteś szefem armii, jesteś generałem, która podeszła pod te mury. Czego byś potrzebował? Liny. Albo? Jakieś drabiny. Albo drabiny, tak. No ale te mury doskonale chroniły i nie każde oblężenie się udawało. Z drugiej strony ci ludzie, którzy byli w środku, też byli w jakiś sposób zamknięci. To jak to oni nie mogli wychodzić, a jakby nie mieli kontaktu z światem poza murami? Raczej wychodzono rzadko poza mury, ponieważ to się wiązało z formalnościami. Przy bramach byli strażnicy i trzeba było się za każdym razem tłumaczyć, trzeba było za każdym razem udowodnić, że ja tutaj mieszkam, jestem mieszczaninem, a zwłaszcza jeżeli się było członkiem tak zwanego niskiego stanu, czyli należało się do biedniejszych ludzi, to... Do plebsu, tak. To z powrotem do środka mogły być niejakie problemy. Zatem część z tych ludzi prawie całe życie spędzała w murach, na bruku miejskim, między murowanymi murami. Straszne. W średniowieczu jedyne ogrody, które były w obrębie murów miejskich, były w klasztorach, to były tak zwane wirydarze, takie niewielkie ogrody. I oczywiście ludzie bogaci także sobie fundowali ogrody, ale to nie były ogrody dostępne dla zwykłych ludzi. Dopiero w XIX wieku zaczęto budować parki i to była dla tych ludzi ogromna frajda. Tak jak my dzisiaj lubimy sobie usiąść pod drzewem w parku, trochę się zrelaksować, tak samo tamci ludzie z ogromną wdzięcznością myśleli o tych, którzy fundowali parki. A tak właściwie, to gdzie my jesteśmy? To jest, Leonie, tak zwane Międzymurze. A co to jest to Międzymurze? A no właśnie, to ciekawa sprawa. Wrocław miał dwa pasy murów. Na zewnątrz była fosa, potem był jeden mur, w środku było Międzymurze i następnie kolejny mur. A czy mnie to Międzymurze to taki fragment odsłoniętego jakby? Tak, tak. To był taki teren, który w razie gdyby pierwszy mur został zdobyty, to tutaj wróg byłby pod obstrzałem z drugiego muru. Tutaj w tym miejscu, na tej przestrzeni wrocławscy mieszczanie urządzali sobie na przykład zawody strzeleckie, tak żeby być przygotowanym, gdyby w razie czego zaatakował wróg. I ten wróg zaatakował w roku 1806, w grudniu, pod koniec roku, pod Wrocław podeszły wojska Napoleona Bonaparte pod wodzą jego brata i w
ciągu kilku dni, dość szybko, na początku roku 1807 Wrocław został zdobyty, ale za to, że Wrocław stawił opór wojskom napoleońskim, cesarz rozkazał zburzyć mury wrocławskie. Jedni żałują tego, a inni mówią, że dzięki temu mamy dzisiaj tutaj piękną promenadę. Tak jest, mamy taki teren rekreacyjny, gdzie wrocławianie mogą sobie przychodzić i spędzać czas, mogą się tutaj relaksować. Leonie, a zastanów się, czego tutaj nie ma w tym parku? Na pewno nie ma smogu. Bardzo dowcipna odpowiedź, masz punkt. A czego jeszcze? Czego jeszcze nie ma tutaj, co jest prawie wszędzie w naszym mieście? Rowerów. Rowerów nie ma. Tak, nie ma rowerów i nie wolno wprowadzać psów bez smyczy. I to jest bardzo dobrze, że nie ma rowerów, bo dzięki temu możemy się... czuć bezpiecznie. Tak jest, nie wyskoczy nam rowerzysta gdzieś tutaj spod ręki. Możemy się rozluźnić, możemy sobie spacerować, możemy podziwiać piękny park staromiejski. Żeby było dobrze. Czujemy się jak w Paryżu, bo to jest karuzela wzorowana na karuzelach paryskich, ale ona ma wrocławski akcent. Wiesz jaki? Nie. Na zewnątrz, na górze, są krajobrazy z Wrocławia. Najpiękniejsze widoki w naszym mieście. Także z jednej strony paryska, a z drugiej wrocławska. Te bulwary to jest sprawa ostatnich paru lat, kiedy ja studiowałem, jeszcze w latach 70. i 80. Tutaj mniej więcej do połowy koryta rzeki były łachy piachu. Szumiała sobie trzcina, ba, nawet były spore drzewa. I pamiętam, jak wiele razy rozmawialiśmy z kolegami i tak sobie marzyliśmy, a gdyby tak tutaj były takie bulwary, po których ludzie mogliby sobie spacerować, tak jak my teraz. A rzeka w średniowieczu miała takie znaczenie, że tam się myło, myło się wszystko jakby... Tak. Tam stąd było pożywienie. Czerpano wodę z rzeki na wszystkie potrzeby, do prania, do mycia, do celów spożywczych. W rzece lądowały wszystkie odpadki, ścieki. Także to nie było higienicznie, dlatego wyobraź sobie, w średniowieczu większość ludzi, w tym nawet zakonnicy, pijali piwo, bo picie wody mogło zaszkodzić. Woda była wtedy bardzo często skażona, jeżeli ktoś pił nieprzygotowaną wodę, to dużo ryzykował. I dlatego nawet zakonnice pijały wtedy.